To w sumie wylądowaliśmy bardzo fajnie w Gładyszowie. Zatrzymał się nam pierwszy stop. Oczywiście na śląskich rejestracjach, a gdzież by inaczej. Z natury Małostowskiej w ogóle sprowadzał nas Zeus. Tak. Który został gdzieś na drodze, robił wieś na ulicy, bo wybiegał przed samochodem. Wstyd po prostu. Jezu! Robią drogę. Drogę robią, tak. My stąd mamy jakieś 3 km do Chałupy, tak naprawdę. Ale postanowiliśmy się po prostu wódki napić, no i tyle, nie? Na przystanku. Co? A grzybki chcesz pokazać, co? Czekaj, bo nie wiem, czy widać. Urobek dnia dzisiejszego, tylko przy szlaku. Jakbyśmy chcieli iść w las, to byśmy przyszli z pełnymi plecakami. Pewnie tak. No to mamy urobek dnia dzisiejszego. Tylko przy szlaku. Jakieś 3 kilo grzybów, nie? No. Teraz to trzeba obrobić. Masakra. Nóż, pokaż nóż. Taki średni. Oki. I wzrasta potem, słona potem okupiona, wiatrem odarta z drzew jaworzyna. Spojrzenie błądzi po szczytach zielonych, gubi się w mgłą zasnutych dolinach. Wieczór gdzieś tam z wiatrem ku nocy odpływa. Po kamieniach pną się myśli w nieskończoność. Kulotą bez granic, z ponad kufla piwa do bożych schronisk niepamięci drogą. Nie widać nas. Dzień 21. Koniec. Siedzimy w restauracji Homola w Uście Gorlickim. Nie będziemy jeszcze szarełko robić. Znaczy robić, kupować. Jeśli nie rozłożymy kuchni, to jeszcze to. No cóż, skończyło się. Teraz już tylko przerzutka do Krakowa gdzieś. Domu będziemy gdzieś koło związku pewnie. Ale generalnie ceny są ogólne. Między drogą z Komańczy a bramą Lackowej.